Teraz stoimy w korku, bo jedzie pociąg. Jedziemy dzisiaj do Grudziądza i będziemy się dobrze bawić. Cześć Rafał, jak się dzisiaj bawisz z nami? A nie wiem jeszcze w sumie, zobaczymy jak będzie. No i elegancko. Skąd jest ta woda? Może to mocz? Ona się napić. Pierwszy dzień w Grudziądzu. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i mam nadzieję, że będzie super zabawa. Nie wiadomo kto to. A nie ma tabliczki? Nie ma kopernik. Tam ma kopernik. Marian, to jest jakby luksusowo. Pijemy sobie piwko teraz na legalu o 14. To są właśnie dobre wakacje. Chodzimy właśnie na punkt widokowy Grudziądzu. Nie było łatwo, ale już prawie jesteśmy. Mamy nadzieję, że widok wynagrodzi tą podróż. No chyba nie. Miałyśmy wieżę. No mi tak powiedziało, że... Z tą wieżą. Czy było warto? Może tak powiedzieć. Jak coś, to tu strzały z tego wychodzą. Jak się Rafał bawi dzisiejsze popołudnie? Zajebiście. Fajnie jest? Ciepło, no. Troszku. Prawie jesteśmy na miejscu. Musimy wejść jeszcze tam i już będziemy na szczycie gór skalistych, grudziąckich. Ej, schody, ale... Schody jakie są chore. Thank you.
Czy jesteście na to gotowi? Hello, Bobby. Czy dzisiaj jak się czują? Idziemy teraz do parku pozwiedzać sobie.
Za ile byś wskoczył do Wisły? Za darmo. Byle się naje** wcześniej. Jak tam baby? Idziemy jeść. Jeść? No. Burgera? Tak. Skończyłaś? Nie. Będziemy jeść ostrego burgera. Umrzemy. Oby. Umrzemy, zobaczysz. Dzień dobry, dzisiaj jest sobota. Będziemy dzisiaj wracać do domu, ale zanim wrócimy do domu, jedziemy jeszcze na forty grudziąckie. I tam będziemy się dobrze bawić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dzień dobry, czy jest pani gotowa na dzisiejszy dzień? Mam nową zdrabkę. O, mam nadzieję, że wygrana. Jeśli wygramy w tej zdrabce, to dzisiaj do domu nie wracamy. Właśnie otworzyli forty, będziemy pierwszymi klientami. Rafał mówi, że załatwi bilety za darmo. Za darmo! Adrian, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Halo! A tu jest ciemno! Otwórz! Lootbox! A heca! Trzeba się wpisać do niego! A kwadrat? Zwe kwadrat. Nagrywasz, jak nie mogę poradzić sobie z twoim imieniem. Wow, pieniądze! Idziemy! To nie idziemy. Jak to kaczek. To już się więcej zniszczy. Zapraszam, zwiedzamy, zwiedzamy, dawać, dawać. Tu mamy żołnierza. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Tu mamy studnię, która jest nieaktywna. Szkoda, żeśmy na przykład umyli.
wy co byście zawiesili na hakach do broni? Ciebie. Pewnie szansę. Zapraszam wszystkich na wieżę widokową. Wow, ale jest wysoko. Ale oddaj widoczek. Tak? No. Doszliśmy na wieżę. Strasznie buja, ale jest pięknie. Jaki są widok? Oddaję widoczek? Oj tak, widoczki są piękne, no. Było warto? Oj tak. Gacie pełne? Troszkę się rączki trzęsą, no bo to się tak trzęsie. Ty, tu jest, nie ma amunicji w ogóle. Amunicja się skończyła. Ja jak zwykle pierwszy. Ale kobiety miały kończyny pierwsze. O, to jest zimno. Ta? Ile tam jest stopni? Z 10. Jak pierwszego dnia to by było spokojnie. Adrian, zapraszam kameruj pierwszy, patrz. Tutaj... Wow. Idziemy? Robi wrażenie. Idziemy, nie? Idziemy. Zapraszam. Ale heca. Wyszliśmy już na zewnątrz. Ale było ciężko w tym bunkrze. Cały tunel przeszliśmy bezstresowo. No. Bez straty w ludziach. O Jezu. Nasza wycięli na złą kawałek wieżyczki. Chcieli ją pewnie sprzedać? Pewnie tak. Ciemno. Zobacz, co tu się dzieje. Jest normalnie ściana.
fajne miejsce. Podobają mi się tutaj te pojazdy. Jeździłbym nimi. Wszyscy sobie gdzieś poszli, a mi się udało wejść do busa wojskowego. Tutaj mamy korki jak w domu jakimś. A już słyszę, że wyrzucili ich z łódki, czy jednak na nią nie można wejść. No trudno. Ważne, że udało mi się wejść do busa. Przepyszne jedzonko. Przepraszam, o czym czytasz? O obiekcie. Co wyczytałaś o obiekcie? Można... Co można robić? Spać tu. Musisz mówić głośno, bo nie mam dobrego nagłośnienia jeszcze. Będę musiał napisy dodawać do twoich wypowiedzi. Przeszliśmy już cały fort, teraz już wracamy do samochodu, zjedliśmy kiełbaski i grochówkę. Smakowało wam jedzonko? Przepyszne jedzonko. No i luks. Wracamy już do Gdańska, zwiedziliśmy cały Grudziądz. Jedziemy teraz sobie już do domu, mamy godzinę i minutę, dokładnie 110 km. Może się jeszcze gdzieś zatrzymamy na jakiś postój. A później już będziemy do